Zapraszamy znowu. Chodźcie na imprezę. Ze mną się nie napijesz. Czas rozpocząć drugi dzień w super szybkich okularach. Grzegorz ma też swoje. Będziemy najszybsi na tym całym turnusie. Płetwy. Bierzemy sprzęt, idziemy po dziewczyny, idziemy na śniadanie, idziemy na plażę. Wszystko? Nerkę mam, worek mam, płetwy mam. Ty masz buty? Masz buty, masz to. Dobra, idziemy. Chodzimy właśnie na śniadanie w tym dniu, tego poranka, jemy gdzie indziej, bo tu jest tak, wiecie, rozbite na różne miejsca. Już wam pokazuję. Wera opuchnięta lekko, dziękuję bardzo. O, jakie lekkie te. Tu mamy jakieś wege. Nie, to wege to mnie nie interesuje. A gdzie są tamci? O, tam już poszli. O, tu mamy pancake'i na świeżo. Fajno. Fajno, fajno. Hello. Będą pyszne. Co wybrałeś? Na słodko? Jeszcze tam robią omlety na świeżo. Tam wszystko, pancake'i. O, wow. Tu też są pancake'i. Dobrze, wejdziemy, zobaczymy. Słodkie stoły. Jest tego troszkę. Tu owocki. Po owocki przyjdę później. Bo totalnie chcę spróbować tego melona. Wydaje mi się, że średnio lubię, ale spróbujemy. Może nie jadłem dobrego po prostu. Tu mamy jakieś jogurty różne. Jogurty. Głównie. Tu mamy mięska. Mamy sery. O, jest ten twaróg nasz. Fasolka. Nie dziękuję. Tu mamy pomidory z serem. Co to? O nie, taki malutki ser. Tu mamy pire ziemniaczane. Dobre falafelki? Dobrze. Ja czekam na omletę. Proszę bardzo, jak pięknie pan tu macha. Pięknie. Tutaj, słuchajcie, można sobie wybrać składniki i pan wam robi takie składniki, jak chcecie. To będzie mój omlecik. Tak, wziąłem sobie z szyneczką, z serem i z... O, pomidorkiem. Pan zapomniał o pomidorku chyba. No cóż, wezmę sobie pomidorka obok. Thank you very much. Mamy! Będzie jak! Słuchajcie, po drugiej stronie mamy pizzę na świeżo i kawkę. I Małgorzatę też mamy po drugiej stronie. No i Grzegorz też jest. Nie tak. Najważniejsze osoby w tym całym ośrodku. Dziewczynki też chciały być szybkie i zobaczyć, jak pięknie wyglądają. Ja mam może za małą główkę. Słuchajcie, podeszliśmy sobie troszeczkę dalej. Tu są takie mini plażyczki, tu są leżaczki, gdzie można chillować, ale się okazało, że tutaj pływać za bardzo nie można, bo może nas pociąć kto, co, nie wiem. Nie, no, skałki pewnie by nas tu mogły ponacinać, bo tu są od razu w wodzie dosyć blisko i podejrzewam, że to o to chodzi, ale tam... Czekajcie, gdzie on jest? O, jest! Czy nie jest? Jest? Tam jest typ, który sobie pływa, więc albo trzeba jakoś z tamtej strony podejść, albo może po prostu przeszedł sobie, jak nikt nie patrzy. Mieliśmy lekko lokalizację, ale zobaczcie, tu jest jeszcze chyba lepiej. Mamy taką małą zatoczkę, więc będzie pływane w moich szybkich okularach. Nie, raczej nie, ale szybko bym pływał, na pewno. Zmieniamy miejscowe, idziemy zjeść, idziemy po kolejne drineczki i idziemy a później na jacht i w nowe miejsce, zmieniamy miejscowe, bo tam już przygrzewało mocno, tam już znamy, a są jeszcze nieodkryte tutaj miejsca, więc lecimy dalej. Dobra, ale nie wiem, czy ten się jacht bardziej nie podoba. Tamten? Oceniamy jachty, który ładniejszy, czy tamten, czy ten? Tutaj Gosia i z Grzeszkiem wybrali ten. Ja nie wiem, czy mi się tamtej... Tam... Tak? Ja nie wiem, czy mi się tamtej biały bardziej nie podoba. Jest większy tamten chyba, wiecie? Ale dla naszej czwórki... Dla naszej czwórki wystarczy. Jakie masz w ogóle te wejście szklane? Wow, faktycznie. Fajne. O ile rybek?
Faktycznie. To miejsce na szisze ogólnie wygląda spoko. Tu w nocy są wystawione. Tu zobaczycie, mamy kebabika takiego małego, pysznego, na świeżo robionego. I to jest chyba ten, co wczoraj próbowaliśmy. I jest pyszny. Ale sprawdzę. Weźmiesz dwa? Tak, wezmę dwa. Tu się robią nasze kebabiki, będą trzy. To się nazywa shawarma. Shawarma. Very good. You from Syria? Oh, nice. That's very tasty. Ah, beautiful, beautiful, my friend. Oh, thank you. Pyszne mięsko. Pomidorki, warzywka. Dobre? Tak jest. Tak jo? Okej. To nie chcę. O, mamy! Jeszcze na jednego czekam. A, trzy zamówiłeś. No bo jeden dla Grześka, mówię, jest takie malutkie. To wezmę jeszcze jeden po siebie. Thank you very much. Pizka. No ale dobra, jest bardzo dobra. A to teraz... Kotek. Cześć, Kicio. For beer. Thank you very much. Dobra, ludzie, chodźcie ze mną do morza, bo tu też zobaczyłem, że te rybki są duże i blisko ładnych jest, w sensie duże są, ale blisko też pływają i są bardzo ładne, więc może coś wam pokażę, może coś tam zobaczycie. Będzie fajnie, na pewno będzie fajnie. To jest w ogóle, zobaczcie, płyciutko bardzo. Tylko, że jak macie buty do pływania, to bierzcie koniecznie, no bo inaczej to no nie polecam. Ale poczekaj, o, już mam te duże, o, duże ryby, już wam pokazuję. Jaka ta śliczna! Dobra, się gdzieś pochowały. Tu pan ratownik na mnie kwiszcze. Ale ogólnie... Coś tam jest! Coś tam jest! Tu przed chwilą było dużo ładnych, ale gdzieś sobie popłynęły. A... No nie chcę tam dalej podchodzić, bo... O właśnie, już na mnie gwiżdżę. Proszę bardzo. Już okaże wracać. To na mnie, czy nie na mnie? Nie, poszedł to gdzieś dalej, więc chyba jednak... Nie na mnie. Zobaczcie, zobaczcie. Jest! Jest rybka! Olbrzymia! O wow! O wow! Boże, ja to się nimi jaram fest. Ogólnie tam dalej, jak sobie pływaliśmy, to tam jest tak bardziej dostępne dla ludzi, bo tu widzicie już ratownik wzywa kogoś, tamtego pana. Ale ogólnie jest bardzo dużo ładnych rybek i można sobie z nimi popływać. Tu są, tu są. Tu są. Ale ta szaleje na falach. Jest kilka, patrzcie. Śmieszne są. Są bardzo ładne i tak się świeci jeszcze. Nagrałem, rybki były bardzo ładne. Było trochę też takich dużych. A ty, cwaniaku. Co to jest? Tu mamy kolegę, co się rusza, tylko się troszkę wstydzi. O Jezu, tu też są! To też się rusza jakby. O, widzicie?
Dzień dobry. Dotknęła cię? Ona się chyba bawi. Dobrze. A ty jej koleżanka. Stanę z drugiej strony. Śmieszna. O wow! Ona się drapie mojego buta. To też chcę. Gdzie ona? Dawaj, dawaj mała, smerna cię. Zobacz. Zabierz moje matermole. Nie, nie boi się, do moich od razu przekładała. Zobaczyła moje, to się zaciekawiła i już mieli szok. Śmieszne, że ona w ogóle nie ucieka. Wracaliśmy właśnie do pokoju, ale złapaliśmy to szybko busa. Proszę bardzo. Busik powiedział. Wracamy właśnie do pokoju. Kupiliśmy dwie wycieczki. Jedziemy za dwa dni do Hurgady na markety i tak dalej. I za trzy dni jedziemy na dwie wyspy ze snorkowaniem, nurkowaniem. Jakieś zobaczymy, co tam będzie. I jeszcze w planach mamy jedną wycieczkę, ale jeszcze się na nią nie zdecydowaliśmy. Dobrze idziemy? Dobrze. Nie. Nie. Jakie tu numery były? 5119. Nie, niżej to raczej nie. To wyżej? Nie, no tu. No, ale a może tu? Duży jest ten hotel, da się tu zgubić, naprawdę, wierzcie mi. Przed chwilą jechaliśmy tym busikiem, bo był kawał drogi, akurat go złapaliśmy. Nie tu? Nie. Boże, zgubiliśmy się. No to niżej to musi być. Jest. Ale nie. Jezu. Może to będzie to, no. Dobra. Co ja mówiłem? Jeszcze jedną mamy wycieczkę zaplanowaną do Kairu, ale jeszcze jej nie kupiliśmy, bo wyszła lekka kraksa. Ale prawdopodobnie się na nią zdecydujemy i po prostu jutro ją kupimy. I idziemy teraz się szykować na imprezę. Znaczy na kolację najpierw, a później na imprezę, bo się dowiedzieliśmy, że... Jest klub. Jest tu klub. Jeden z lepszych podobno w okolicy. I tu się zjeżdżają też ludzie do niego. Więc będziemy szli na imprezę. Najpierw na kolację, później na imprezę. Także zapraszamy z nami. Chodźcie na imprezę. Ze mną się nie napijesz. Chodź. To wygniecione po prostu psu z dupy. Jak psu z dupy ma to wygniecione. Chodzi o ciuchy. Słuchajcie, widziałem gdzieś na filmikach patent, gdzie wiecie, kojarzycie ten fakt, że musicie mieć kartę włożoną do takiego schowka, żeby działało wam ogólnie światło, prąd i tak dalej w hotelu, w pokoju. I widziałem patent, że możecie tam wsadzić każdą kartę, obojętnie jaką kartę i to działa. Sprawdźmy, mam tu kartę do pralni w Warszawie, więc sprawdźmy, czy to działa. Jest ta karta hotelowa, światło działa, wyciągam tą kartę, światło jeszcze chwilę działa, więc muszę chyba poczekać. Ale myślę, że chwilkę. Naprawdę chwilkę. Karta hotelowa. Czekamy, aż zgaśnie światło. Ciekawe ile. Mogłem to wcześniej sprawdzić, po prostu jak weszliśmy od razu. O! Poczekaj! Sprawdzamy kartę do pralni. Kurwa, działa! Działa! Wow! Także już wiecie, że ten patent z filmików, z TikToków, z YouTube'ów działa. Polecam. Jakbyście chcieli zostawić na przykład powerbanka, żeby podładował wam się, albo cokolwiek, żeby wam się ładowało, a nie padł wam prąd, to możecie sobie wycisnąć kartę i macie gotowy prąd. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dzisiaj też są dobre rzeczy. Tu są krewetki, tu jest lasagna z owocami morza, tu jest pieczony łosoś, tu jakaś rybka. Także dzisiaj też jest dużo do wyboru pysznego. Odsłoń mi to. Odsłoń mi to. Odsłoń mi to.
A ty masz podobne. To jest kamikadze? A jeszcze Weronika w szklankach. Co zamówiłaś? To Weronika zamówiłaś. Okej, no dla każdego. Ale co jest w tym kamikadze? No. Blue Curaçao. No. I lemon juice. A, bo lemon juice i Blue Curaçao. No okej, okay, zobaczymy. Też tu jest. No. Blue Curaçao jest faktyka. Nie, to jest wszystko. Weronika, jak on ci pierdolnie Long Island teraz potem. No. To się postaw. No, ale zobacz, dlatego dostałeś tam pierdolce z Ikei. To the bottom. To the bottom. Cheers! Do dna! Krzopa! Dobra? To nie drink. Co to k***a jest? Jest sesja robiona. Są ponętne foty. Później sprawdźcie wszystkie aplikacje randkowe, bo tam będzie się działo. Zaraz może się znowu obsunie sukienkę, nie wiem, może. Do you have 7 up? Reception? Ah, okay. Perfect. Thank you. Nie. Wystarczy. 7 up już nie potrzebuję. Patrzcie, jak zapierdolę. Patrzcie. Patrzę, że podbija sukienki. Tereska. Patrzcie, jak biegnie. Patrzcie, jak biegnie. Już nawet tu jej nie widać. Nie wiem, gdzie poszła. O, tam jest. Gdzie poszłaś, w prawo czy w lewo? W prawo. Tereski godzą. Ty poszedłeś w lewo. Gdzie? Tu chyba musimy wyjść. Trepcą wolniej. O, tam jest! Tam jest! Po twojej mamie. Chodź. Nawet mówimy Teresa. Teresa. Wchodzimy, słuchajcie, do klubu. Jest Małgorzata, jest Grzegorz. A Vera jest... Paypal. Barbara. Weronika jest Paypal. Teresa. Vera. Ja zapłacę. Impreza. Idziemy, mamy drinka za darmo! Powiem wam, że powrót jest ciężki, bo nie chcą wracać. Ale ochrona nas zagania tu z powrotem. Jest grubo, bo nas ochrona eskortuje tu do domu, więc idziemy z eskortą hotelową. Słuchajcie, mam swój walk of shame, bo wracam od pokoju dziewczyn. Nie wiem, gdzie są pozostali. I mam nadzieję, że wszystkich znajdę u nas w pokoju faktycznie. Ale czy tak będzie? Nie wiem. Jest godzina 11. O kurczę, 11. Więc na śniadanie chyba już nie zdążymy. Ups. Dotarłem! Hej! Nie dość, że jedzenie jest bardzo dobre, to jeszcze zobaczcie. Z takim widoczkiem. No bajka. Co nie dobre? Kiszona marchewka. Dobra. W tym gulaszu? Nie, jest tutaj na kolejnym. A, okej. Okay. No dobrze. Dzień dobry, odkryliśmy nowe miejsce. Kawka, ciasteczka i lody. Gałkowe, super. Oj, bilet jest od razu, zobaczcie. A to jest to! I to jest mamy? Mango! Przyszliśmy na jedno piwko tutaj sobie pod bar w cieniu, żeby usiąść. No i nie dość, że nam donosi non-stop piwka, chociaż nie chcieliśmy, nie prosiliśmy, ale jest, okej. Okay. A teraz jeszcze dostaliśmy takiego driniacza. Wygląda ślicznie. Jak smakuje jeszcze nie wiem.
spróbuję później, jak wypiję już piwko. Już mieliśmy się zbierać 20 minut temu, ale nas zatrzymuje. Więc kończymy to, idziemy szybko do wody, póki nie doniosą nam czegoś nowego. Bye!